Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na kolejnym tygodniu już mamy słońce w wodniku, a od początku do końca, zatem 24 do 30 stycznia. Czwartego stycznia mamy poniedziałek. I powiedziałabym, że w poniedziałek mamy do czynienia z ambiwalencją. Bo tak nie wiadomo do końca, co myśleć, co robić, kiedy robić, robić, nie robić. No bo z jednej strony właśnie wodnik, wolność, nowatorstwo, wiele możliwości, a z drugiej strony Mars, który podjął decyzję i przeszedł do znaku koziorożca. Poniedziałek, zatem liczy się wytrwałość. To jest bardzo ważne. Jak planeta wchodzi do jakiegoś znaku, ona zmienia rodzaj aktywności. Mam tu nadzieję na myśli Marsa oczywiście. Więc liczy się wytrwałość, uporczywe trwanie przy swoim, słuchajcie, jest bardzo ważne. Cierpliwość i dystans emocjonalny. Jak Mars w koziorożcu, Słońce jednak w wodniku. Wodnik jest znakiem stałym, pamiętamy o tym. Czyli żadne spontaniczne projekty, ani pomysły ad hoc. Jeszcze nam się Merkury i Wenus cofają. Czyli z doskoku nic nie jest dobrego. To nie jest dobry pomysł. Nawet, słuchajcie, jeżeli pomysł jest genialny, a projekt jest fantastyczny, to zostanie pomysł czy projekt wyjątkowo źle odebrany. Zostaje to zanegowane, czyli wylewacie dziecko z kąpielą w tym momencie. Natomiast to, co wypada dobrze, talenty organizacyjne, wszelkie sprawy przygotowane wcześniej z pietyzmem, słuchajcie, nawet takie, które zostały zainicjowane jesienią 2021 roku, bądź też nów z grudnia 2021 też mógł coś zapoczątkować i teraz mamy moment na to, aby to rozwinąć. Poniedziałek wprowadza pewien rytm i rygor w działaniu. Wolność czy też dywagacja zostaje zastąpiona koniecznością, więc ambiwalencja, bo nie podoba mi się, no ale jednak muszę to zrobić. Jeśli mamy wyjątkowo nowatorskie pomysły, niezwykłe zapatrywania na bieg rzeczy czy niezwykłe rozwiązania, przeczekajmy. Poniedziałek to nie jest dobry motyw na wprowadzanie ich. Wtorek mamy 25 dzień stycznia i nastawione jesteśmy i nastawieni jesteśmy na przeżywanie i rozpatrywanie rzeczy dawnych. Zapamiętajmy to sobie. Dlaczego? W sumie nie dziwi nic. Jesteśmy pod wpływem Erki, Merkurego i Wenus. I dodatkowo Księżyc sobie wszedł do znaku Skorpiona. Mamy burze uczuciowe w tym momencie. Nie ma jasności w tym, co chcemy przeżyć i co chcemy poprzez te przeżycia, poprzez te wspomnienia, nawet poprzez sny, które mogą być wyjątkowo dziwne, osiągnąć. Nie mamy klucza do tego. Pamiętajmy, że wtorek jest takim dniem, kiedy jesteśmy bardziej do wewnątrz, do środka i możemy mieć innym za złe, jak również inni mogą nam mieć to za złe, że odciągamy albo oni nas odciągają od rozważań na tematy zamierzchłe, odciągają nasze myśli od przeszłości. Oprócz tego pojawia się przewrażliwienie, przeczulenie, rozdrażnienie, trudno się nam skupić. Jeżeli aurę dnia, czy też dzień można porównać do stanu emocjonalnego, to właściwie jest rozedrganie. Zatem to nie jest czas, gdzie dobre byłoby, czy wskazane byłoby przemęczanie się. W poniedziałek się można przemęczać, natomiast we wtorek już nie. Nie można się obarczać nadmiernymi obowiązkami czy też koniecznością decydowania. We wtorek każda decyzja jest tak zwaną kulą w płot. Zatem nie tym razem. Czekamy w tym momencie. Albo robimy to w poniedziałek, albo odciągamy decyzję. 26 stycznia mamy środę. No i w sumie jest ładnie, bo Księżyc w sekstylu do Wenus. A Wenus wiemy, że się cofa. I nadal stoimy przy relacjach. Nadal zwracamy uwagę na swoje relacje, na swoje pierwotne potrzeby w partnerstwie.
to jest ważne, bo to jest taki cykl. Długo, długo się nie zdarzy, kiedy relacje zaczęły nam pokazywać swoją inną twarz od listopada. I teraz mamy kolejne odsłony tej zmiany. Są naprawdę bardzo dziwne sytuacje, bardzo wielkie zawirowania. Obserwujmy to. Nasze potrzeby w relacjach też się zmieniają. Zauważamy sieć powiązań z ludźmi. Te sieci są fantastyczne, ponieważ to są ludzie, z którymi jesteśmy od dawna. Na różnych zasadach, one nie są ważne, ale ta nić jest, jakbyśmy miały i mieli sieć połączeń neuronowych. To jest fantastyczne. Uruchamiamy te połączenia i żyjemy głębiej. Mamy wrażenie, że robimy coś niezwykłego. To służy naszemu zdrowiu. Sieć powiązań. Sprawdzamy te powiązania. A z układem środowym wiąże się zmiana w układach biznesowych. A zmiana upodobań, co chcemy robić. Raz, że to jest proces wenusjański, czyli od listopada, dwa, że akurat środa wskazuje nam na jakość tych zmian. Ponownie widzimy jakość tych zmian, co one nam dają. Dobry czas, słuchajcie, by ostatecznie jakiś kontrakt czy kontakt zakończyć. Wtedy, w środę możemy kończyć, nie zaczynać. Mamy erki, ale zakończyć oczywiście. Gdy macie na przykład wrażenie, że kurs, którym idziecie, albo że decyzja o nauczeniu się czegoś jest chybiona, nie ma na co czekać. Kończymy, wycofujemy się z tego, robimy sobie barykadę i otwieramy się na coś innego, ale jeszcze nie teraz. 27 stycznia mamy czwartek i piękny dzień. Słuchajcie, to jest czas na wszystko. Jakby sytuacja w tym dniu polega na tym, że jeżeli ułożymy sobie przebieg dnia i jak sobie to ułożymy, to ten dzień rozwija się tak, jak sobie tego zażyczyłyśmy. Jak to sobie zaprogramowałyście, czy zaprogramowaliście. I jasne, nie oznacza to czarodziejskiej różdżki, tudzież rybki spełniającej życzenia, albo dżina, który się, a z dżinami uważajcie, ale jak sobie zaplanujemy, a tak ten dzień skonsumujemy. Konkret, bo konkret jest w tym dniu, ale to jest starannie przygotowany konkret, starannie zrealizowany. Ludzie nie są teraz zbyt wymagający, nie napinają się zbyt mocno, przeciwnie. Chcemy być przyjaźni, przyjazne, ludzie też tacy chcą być. Wyczuwamy dobre intencje innych, ich fajne motywy, staramy się wychodzić im naprzeciw i pojawiają się osoby, które też są anielskiego usposobienia. Do tego wszystkiego niebanalne zagadnienia, które dotyczą najbliższego otoczenia naszego podwórka, zostają właśnie dzisiaj, czyli w czwartek, zamknięte i korzystnie rozpatrzone. Fajny dzień. Jeżeli trzeba coś zrobić, to róbmy to w czwartek. 28 stycznia mamy piątek i zacznę od końca tym razem, bo piątek, im bliżej końca piątku, tym bliżej weekendu. Po 16 mamy wpływy i to mocne wpływy, bardzo mocne, Księżyca w kwadracie do Neptuna. Najprościej to opisać w taki sposób, że nic nam się nie chce. Jesteśmy pozbawione energii. Pozycja horyzontalna z książką w ręku jest tą pozycją oczekiwaną, wymarzoną i do niej dążymy. Czyli po 16 nie starajmy się już niczego dopinać. To, co zostało w toku dnia, a w toku piątku pominięte, niech takim zostanie. Aktywnością za to należy się wykazywać do 16, kiedy na niebie dominuje sekwencja Księżyca z Saturnem. Zobaczcie, dwa razy Księżyc, kwadrat do Neptuna i sekwencja do Saturna. Do Saturna jest bardzo przyjaźnie, do Neptuna niestety nie. I zatem do 16 można sobie korygować pewne sytuacje, można rewolucjonizować. Oczywiście w pojęciu Saturna, to pamiętajcie, że u niego czasem korekta jest rewolucją. A zatem możemy przedstawić nasz projekt, pomysł, prezentację szerszemu gronu i on to zaakceptuje. Ale nie idźmy krok dalej. Nie zmuszajmy ludzi do zrobienia jeszcze czegoś więcej, bo skoro mamy czasem tak, że skoro jest fajnie i to przyjęli, to jeszcze coś próbujemy. Nie. Bo wtedy to już będzie o ten jeden most za daleko. Czyli na tej pojedynczej korekcie czy pojedynczej rewolucji saturnicznej zakończmy. Cieszmy się osiągnięciami. Są umiarkowane, ale są trwałe. I w tym tkwi ich siła, która będzie
dodawała nam energii przez długie tygodnie jeszcze. 29 stycznia mamy sobotę. O godzinie 9:48 Wenus przestaje się cofać. No, jednych to oczywiście ucieszy, innych zmartwi. Pamiętajmy o tym, że to, co miało zostać zamknięte, właśnie w tym momencie zatrzasnęło za sobą drzwi. I nie ma już sensu wielokrotnie rozpatrywać, czy też przypatrywać się temu, co odeszło, minęło bezpowrotnie, czy w milczeniu, czy bez milczenia, czy we wrzasku, wszystko jedno, odeszło sobie. A mamy w tym momencie, 21 stycznia, jakiś status i jakiś kazus. Poruszamy się wokół coraz to bardziej zmniejszającej się ilości osób. Pamiętajcie też o tym. Ludzi nam troszeczkę ubywa. Zostają wybrańcy, więc chwała tym bohaterom. A traktujmy ich z szacunkiem. Oczywiście to nie koniec, bo teraz Wenus starannie wraca drogą już sobie znaną i nam też znaną, więc jakieś elementy naszych odczuć od listopada czy od grudnia zostaną powtórzone. Odkrywamy zatem nowe zalety starych relacji. Pamiętajmy, te relacje są bardzo różnorodne. Koleżeńskie, przyjacielskie, miłosne, finansowe, biznesowe, stowarzyszeniowe. Ale znajdujemy osoby, które podzielają nasz system wartości. I to jest fantastyczny wymiar soboty. Czasem te stare relacje jak nowe, niezależnie od tego, jaki jest ich poziom, jaki jest ich stan. 30 stycznia mamy niedzielę. No i tak zadam Wam od razu pytanie. Czy dokładny aspekt, jaki mamy dzisiaj na niebie, Słońce kwadrat Uran, może nam przynieść wstrząs? I powiem tak, że byłabym zdziwiona, gdyby tego nie zrobił. Tym bardziej, że jesteśmy przed nowiem. Duch mamy we wtorek. Zatem oszczędzajmy siły w niedzielę. Oszczędzajmy czas i energię. Oszczędzajmy jakąkolwiek formę energii. Cokolwiek się zdarzy, i tak nasz wpływ jest znikomy. To jest bardzo niekorzystna konfiguracja dla znaków stałych. Powtarzam, znaki stałe to byki, lwy, skorpiony i wodniki. Osoby zaangażowane w ten układ, szczególnie pierwsze 10 dni znaku, byka, lwa, skorpiona i wodnika, nie powinny reagować na zaczepki, ani też nie powinny zbyt mocno przeciwdziałać wydarzeniom, które mają w tym momencie miejsce. Po prostu, co musi wybuchnąć, właśnie to robi. To jest bardzo znaczący układ dla finansowych spekulacji, czyli absolutnego nie, jeżeli chodzi o spekulacje. Czyli jeżeli ktoś Wam powie, że mamy zysk, jakąś bombę, po prostu genialny pomysł, to uciekajcie. Bo to jest układ, kiedy zawsze dostajemy po kieszeni, a nie do kieszeni. A lepiej medytować, angażować się w akcje pro publico bono i nie dać się wciągać w skomplikowane kwestie. Jakiej natury zapytacie? Ano takiej, że nie będziecie sobie w stanie tego przedstawić, wyobrazić, ale podane to zostanie Wam w takim sosie bardzo atrakcyjnym, bardzo Was radykalizującym, bez radykalnych decyzji, bez rewolucji. A spokój, odprężenie, oddech, Uran jest oddechem, starajmy się tutaj w tę niedzielę to wykorzystywać i nic więcej. Czas na działanie przyjdzie po nowiu, a nów mamy 1 lutego. Pięknego tygodnia Wam życzę. Thank you.